Stowarzyszenie Zielona Akcja wraz z radomskim działaczem lewicy Patrykiem Fajtkiem alarmują. Ich zdaniem w Radomiu polityka ekologiczna nie działa tak, jak powinna. Szczególnie niepokojąca jest dla aktywistów liczba wyciętych w ostatnim roku drzew. Konserwator zabytków wydał 48 decyzji od marca do marca, tym 131 drzew do wycinki, w tym jest. Prezydent miasta wydał 211 decyzji, czyli 1191 drzew. W sumie 1322 drzewa zniknęły z przestrzeni miejskiej. Nieprzypadkowo konferencja odbyła się w radomskiej leśniczówce. Ilość wyciętych drzew jest bowiem większa niż ich liczba w tym parku. Patryk Fajdek zwrócił też uwagę na skutki zmian klimatycznych, które obecnie obserwujemy i ich związek z działaniami człowieka. Mówimy o następnych pokoleniach, a tak naprawdę skutki katastrofy klimatycznej, skutki katastrofy ekologicznej widzimy już dzisiaj. Zimą smogi, problemy z oddychaniem tysięcy radomian. Wystarczy wyjść z domu i widzimy te kłęby, przerażające kłęby dymu. Susza, czyli znaczące podwyżki cen żywności, które dotykają każdego z nas. To są właśnie skutki katastrofy ekologicznej, katastrofy klimatycznej. Musimy z tym radykalnie działać. Aktywiści zaplanowali zgłoszenie inicjatywy w celu ustanowienia w Radomiu pomników przyrody. Wychodzimy też dzisiaj z konkretną propozycją. Zakładamy Komitet Obywatelski i składamy obywatelski projekt uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej, w ramach którego obejmiemy ochroną drzewa o szczególnych walorach przyrodniczych w Parku Kulturowym Stary Radom. Dzisiaj widzimy, co tam się dzieje. Wycinka drzew w sposób niekontrolowany, nie wiadomo z czyjej decyzji. Rozjechanie terenu przez maszyny budowlane. Stworzenie drogi gminnej w miejscu o szczególnych walorach przyrodniczych. W obronę przyrody angażują się także młodzi radomianie. Cieszymy się bardzo projektem uchwały powstałej na skutek rozmów inicjatywy Łączy Nas Radom, Zielonej Akcji i Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Pomoże to uczynić Radom miejscem bardziej przyjaznym środowisku, bardziej zielonym oraz przyjaznym dla klimatu. Zaprezentowano też, jak właściwie przeprowadzić pomiar obwodu pnia. Zielona Akcja planuje w przyszłości stworzenie rejestru radomskich drzew.